Oh, przyczepa kempingowa. Hej, kochani, witam was na live'iku. Zaczynam tego live'a, żeby z wami sobie pogadać. Jak tam u was, co tam? Co tam porabiacie? Ja dzisiaj, jak widzicie, nie siedzę już w domu, tylko po prostu poza domem. Poza domem. No jest dobrze, jest git. Ale fajny samochód. Przerobiony. Nieźle, nieźle. Co sądzę o sytuacji na Ukrainie, wiesz co? Nie chcę mi się wypowiadać na tematy polityczne. Super, Seba. No, super, super. W ogóle tak wam powiem, że kurczę, no nie było filmu na kanale od około 2 tygodni lub prawie 2 tygodnie. No i dzisiaj będzie super materiał na kanale, więc kochani, co, oczekujcie nowego materiału na kanale, bo dzisiaj właśnie jestem w trakcie nagrywania nowego materiału, nowego, wiecie, filmu podróżniczego, więc po prostu myślę, że ten film podróżniczy dzisiaj będzie miał premierę na kanale, ale jeżeli by dzisiaj nie miał, to musicie mi przebaczyć, to będzie miał po prostu premierę jutro. Passat, Oskar, Passacik. Podróżniczy. Nie widziałem cię z miesiąc, jak nie lepiej. No Michał, no. Ostatnio nasze relacje, Michał, były gorsze. Ale to po prostu, wiesz, to po prostu w każdej znajomości mogą być relacje gorsze, lepsze itp. Big Smogo. Czy Lukas powraca na kanał? Wiesz co, po prostu ostatnio Lukas chciał powrócić do teamu, chciał znowu ze mną robić team. Bo ostatnio jak zakończyliśmy team, to ja nie chciał, obydwoje nie chcieliśmy robić teamu. No i chciał wrócić na team, ale po prostu ostatnio jak miał być na nagrywki do nowego pierwszego filmu teamu, to no to niestety nie przyszedł na czas, przyszedł po prostu wieczorem, miał przyjść o 11, przyszedł o 19, no i ja nie wiem, co o tym myśleć, bo wiecie, bo na YouTube jak nagrywasz, tak, no to musi to być takie coś, że jeżeli się z kimś umawiasz, tak, z osobą, z którą nagrywasz, to musisz przychodzić punktualnie, musisz być punktualny, musisz o to zadbać, tak, że jeżeli się tak umawiasz, no to tak jest. A nie tak, że po prostu mówisz, że będziesz o 11, a ja... No nie? Dobra.